Akademia Dobrego Stylu, tu się pojawiło się 3 lata temu, że ja robiłem takie prywatne swoje kurs gotowania. Akurat mieliśmy dużo chętne na to. Pierwszy rok robiliśmy, drugi rok też robiliśmy, a później robiło się przerwę, bo ja miałem dużo warsztatów i pokazów, więc nie udało się nas, ale rok 2014 zaczynał się tego pomysł, że z powrotem tego ruszamy. I przez okazję załatwiliśmy licencję Akademii Kulinarnego Języka Narodowego i po prostu zaczynaliśmy działać do początku roku 2015, że dzięki pani Kinga pozdrawiam też serdecznie. Tak, tak, w Częstochowie, że otworzyliśmy tego Akademii 2 lutego i po prostu 15 lutego dostaliśmy certyfikat rzetelności jako zaufanego akademika w Polsce i na to działamy, już jesteśmy kandydat na złoty certyfikat, więc mam nadzieję, że nas uda. I pracujemy na ten akademii jest różnicę, to nie uczy się gotowanie, tylko jest dołączenie możliwość na motywacja i coaching i rozwój osobistego i osobowość kulinarna, że rzadko trafimy na miejscu w spotkanie w kuchni a taki temat, więc mamy najlepszymi nauczycielami, szefami kuchni i motywatorami. I po prostu, że pokazują nasze uczestników. Uczestnik jest na 2 grupy 15-osobowe dla dzieci i dla dorosłych. Więc możliwość jest ile wieku. Od 3 lat zaczynał się dla dzieci do 18, od 18 do więcej są dla dorosłych ludzi. I takim normalnym semestra i po tym skończeniu dostaję własny bluzem kulinarny, certyfikat i dużą doświadczenie oczywiście i dużą podróż, bo też jest taka niespodzianka u nas w Akademii. Ale podróż i wino? Wino z autograf jest takim cykle w Akademii, że zawsze na jakiś raz na 2 tygodnie zapraszamy jakieś gwiazdy i teatralne, albo muzyka, albo kuchnia, albo motywacja i nasze gwiazd i mają takie pamiątki autograf na wino, butelek wino oryginalnego włoski albo francuski i to się nazywa wino z autografem cykle w Akademii. A podróż, to jest druga sprawa, że po prostu zawsze raz na 2 tygodnie też organizowane mamy na podróż, na jakieś działka, na jakieś, nie wiem, fabryka, jakieś firma mięsne albo na jakieś siłownia, że tego klub Skra Częstochowa jest nasz też partner na ten temat i po prostu nasz uczestnik nie będą tylko gotować, tylko trochę podróżują, pokazujemy ich jaki wybór dobry produkt, jaki warzywa wybrać na gotowanie, gdzie się produktuje dobrym produktem warzywnym albo coś innego. Jeszcze powiedz o tym konkursie ogólnopolskim, który teraz organizujesz. Konkurs ogólnopolski Mistrzostwa Kulinarne Studencki. Myśleliśmy, że to musimy takie fajne, dobre pomysły, że studenci muszą gotować. Czemu nie? Taka master szefa, taka top szefa, taka Hill's Kitchen, no to wszyscy ludzie mogą, bo studenci też mają swoją grupę, nie? Zawsze pretensje, że słabo gotują, parówki, taniej, lodówce, studenci nic nie znajdzie. Ale czasami spotykamy z ludźmi, że naprawdę fajnie gotują na studencką. Zastanowiliśmy tego ruszać tematu. Pierwsze było... okazało się na Częstochowa. My myśleliśmy w ogóle w Częstochowie, że 2-3 akademii gotują ze sobą, coś tak dalej, ale widzieliśmy, że dostaliśmy informacje z kilku innym miast i Wrocław, Poznanie, Bielsko Białe i mówiliśmy, no to chyba nie da się rezygnować, więc jak zaczęliśmy start, idziemy dalej. Mistrzostwa studencki, tu dla mnie wielka program, bo tu jest autorstwo, tak pomyśliłem sobie, że będzie robić. Tu zaczyna się dużo, polega dużo pracy. Zastanowiliśmy się na 3 etapy. Pierwszy etap jest tak, że każdą akademię w miasto reprezentuje swoim ludzi na casting. Ekipa idzie na casting, na rozmowę, po prostu bierze z każdym akademii jedną osobę. Na drugi etap osobami, że wybrali na casting, przyjadą na reprezentację miasto, gotują, więc jedna osoba wygra tego finale gotowanie. Ta osoba, że wygrało, przyjdzie na ogólnym Polskę, znaczy każdym miasto, że wygrali jeden osobami na gotowanie, przyjadą na jedno miejsce, razem gotują i wygrają jedno. Więc ta osoba dostaje Mistrzostwa Studenckie Kulinarne.
na Krakowie też są naprawdę dobrym kocharzami i po prostu super osobami, że o temat motywacja i design i dieta i gotowanie mają pojęcia. Są moimi przyjacielami tutaj, że zaprosimy ich po prostu na spotkanie i oceniają nasze uczestników na tym programie. Na pierwszym etapie, że tu jest casting, tu mogą brać ile osób chcą. Każda akademia jest osobnym castingiem. Bo dlatego każda akademia wychodzi jedną osobą i walczy z innym akademikiem. Co muszą gotować? Na drugi etap, że gotują reprezentanty miast, tu jest swoimi przepisami reprezentują. A na drugi etap, tu jest przepis, że jeżeli postawiają na stolik, z tego dania muszą coś przygotować na 45 minut. Czyli zapraszasz na ten konkurs, tak? Kulinarny? Tak. Teraz właśnie ruszaliśmy dwóch miast, trzy miasta już ruszyło i Krakowie zaczynamy po święta. Więc chętnie zapraszamy wszystkich studentków, że już się uczą w ogóle na tej akademii. I zapraszamy chętnie brać na tego udział. Czyli zapraszamy do udziału w konkursie? Jest bardzo cenna nagroda, bo nie ogłosimy, co to jest nagroda, bo chcemy bardziej walczyć ze swoim osobowość.